Dzień dobry. Dzień dobry. Piątek? Dzień dobry, Wojciech. Dzień dobry. Jest piątek? Ciepło dzisiaj, można posiedzieć na podwórku. No, można posiedzieć. Słoneczko świeci. Jak co dzisiaj porabialiście? I co z ciebie, Jacek? A nic, ja po pracy. A mam do ciebie, Jacek, pytanie. Słucham. Dlaczego ty ukrywasz? Że? Tylko tak szczerze odpowiedz. No tak. Dlaczego ty ukrywasz swoje imię Jarek? Ja absolutnie nie ukrywam, ja mam dwa imiona. A ty ile masz imion? Jedno. Ty na bierzmowaniu nie byłeś? A to na bierzmowaniu nie liczy się. A nie może mieć człowiek dwóch imion? A ja mam dwa właśnie. Przepraszam bardzo. Liczy się imiona na chrzcinach, a nie na bierzmowaniu. No czyli ja na chrzcinach mam dwa. Co? Na chrzcinach mam dwa. Jakie? Jacek, Jarosław. Placek. Placek. Pseudonim. A ty masz drugie imię? Jakie masz drugie imię? Drugie bierzmowane Paweł. Paweł. Ale bierzmowanie się nie liczy się. A Krzysiek zobaczy, że jak mają na przykład po dwa nazwiska, to może tak być, czy nie? Może być, ale przepraszam bardzo. Może być, no. Jak mąż umiera... Nie, jak... Dajmy kończyć. W twoim przypadku, jak się żenisz... Nie. Tak. Jak jest wdowa i wychodzi za mąż, kobieta, to przyjmuje nazwisko imienia następnego męża. Konkubina. Męża już, bo jak ślub bierze, to męża. No ale jak nie weźmie, to konkubin. To konkubin. A jak konkubina, to nie może być. I zostaje przy swoim nazwisku. No a jak na przykład... I przy pierwszym mężu. No a jak ty na przykład się żenisz. Czy tam to za... moja żona bierze moje nazwisko. No a jak wychodzisz za mąż, to co, nie bierze? Wychodzi, bierze. No to bierze, czyli może mieć dwa nazwiska. Albo może, swego rezygnuje. Ale nie musi. Tak samo mogą być dwa imiona. A ja używam imię Jacek. I proszę tak do mnie mówić. Zrozumiane? A dlaczego w dowodzie pisze Jarosław? A to, że pisze, to jest napisane, a nie pisze. Pisze to kura pazurą. Nie. Tak. Nie, pisze. Mego dowodu nie widziałeś. A ja widziałem. Nie, dowodu nie widziałeś. Widziałem. Dowodu nie. Widziałem. Nie. Widziałem. Nie. A widziałem? Nie, nie, nie widziałeś dowodu. Widziałem. Dowodu nie widziałeś. Widziałem. Ksero mi nie robili dowodu. Ale ja mam dwóch ksero. Ty masz ksero, mego dowodu? Tak. Nie, mi nie robili. Z sądu. Z sądu? Ja w sądzie nie byłem. Ale ja byłem. No to ty byłeś, a ja nie byłem. Ale ja byłem. A ja nie byłem w sądzie, to jak mogłem mieć? Ale ja byłem. Kłamiesz. I przeglądałem. Kłamiesz. Nie kłamie. Kłamiesz. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Weź, nie. Wojtek. Ale mogę coś powiedzieć? No. Że z tej okazji, że ogółem skończyłem 47 lat, to kupiłem sobie ogółem samochód. A co, czy nie stać? Kupił, to kupił. A co, nie mogłem? Mogłeś. Mam pieniądze. I tu nie ma co to ukrywać. Sobie kupiłeś. Ale po co to ty powiedziałeś? A co, nie mogłem powiedzieć? Nie możesz. A niech mówi, Krzysiek. No, jakie... A co to za tajemnica? Ja jestem zadłużony, nie jestem nic. Po prostu, ja kupiłem. Chciałem, kupiłem. Chciał, to kupił. No i tu nie ma żadnej tajemnicy. Właśnie. Krzysiek. No. Wojskowej. Wojskowej. Wy zawsze umiecie... Policjantka, komendantka mówiła coś. Wojtek, nie trzeba tak rzeczy nagrywać. Nie trzeba przyklinać, nie trzeba używać brzydkich słów. Ja nie przyklinam, ty więcej przyklinasz. Znowu kłótnia? Jaka kłótnia? Nie ma żadnych kłótni tu. Chcesz, ten samochód zaraz spalę, jak będziesz chciał. No ale bez kłótni mi tu, no. Leżą. No stop, kurwa, ty. Takie kurwa leżą. Ja wróciłem ciebie, że... To zaraz wyrzucę je. Kurwa. Wyrzucaj, proszę bardzo. Nie! Nie! Wyrzucaj! Nie! Wyrzucaj. Ja kupiłem. Proszę bardzo. Nic! Ja kupiłem, a nie twój samochód. To zabieraj go z placu mego. Już! Tak? Już! I się złotu mnie tu oddawaj. To dobrze. Proszę, otworzy bramkę, kurwa, wypchnę się, kurwa, na ulicę. No ale po co ta kłótnia? No nie kłóćcie się o to, no. 100 złoty, o! A za co 100 złoty? Ja się dołożyłem. Dołożyłeś się? Tak. A, no to oddaj mi kluczyki. No to kluczyki 100 zł warte. No to kurwa, no. Nie masz prawa jeździć tu. A on nie jeździ, ty masz kierowcę. On nie jeździ. No dobrze. No mam ciebie kierowcę. No to nie będziesz siadał. No i dobrze. No i dobrze. Będziesz. Telefon dzwoni, nie. Telefon dzwoni, Krzysiek. Jaki kupiłeś? No to już jak powiedziałeś, to powiedz jaki. Mazda
Czerwona. Jaki model? 323. Tak. Rok? 79. 79, tak? Nie, nie 79, 97. 97. Tak. A. To tak jak moje Hondy. Halo? Tak? Im starsze, tym lepsze. Słucham. Tak jak z kobietami. No właśnie. No. Słucham! Słucham! A widziałeś? Bardzo dobrze fajnie wygląda. Bardzo dobrze. Silnik suchy. Troszeczkę tam oleju jest, ale nie dużo. Słucham! Ale suchutki tak, no. Jak to Japońcy mają. Słucham! No. Bo to japoński. No japoński, no japoński jest to co? Mierdale. Im starszy, tym droższy. Ile zapłaciłeś? 15 tysięcy, tak? No. 15, tak? Wytargowałem 7. Nie wiem ile kosztuje. 7 tysięcy. 7 tysięcy wytargowałeś, tak? Tak. Na 6,5. No słucham! Z 15 na 6,5, tak? Słucham! Słucham! No to dobrze, to czy nie stać? No słucham! 200, ileś tam? Czy 200 prawie? No słucham! 1500 zapłaciłem. Dobra cena? Bardzo dobra cena. Kurwa, pracy, pół ceny. Opłaty wszystkie są? Są. Tak, do końca roku. Ja idę do domu i wszystko. Gdzie ty idziesz do domu? Nie dom. Oddaj mu te kluczyki. Natychmiast. Już? Oddaj. Nie krzycz. Nie będzie krzyczał. Halo. No słucham. O, to są kluczyki. Od Mazdy. Najnowszy model. Dwa kluczyki. No to jeden swój, drugi jego. No to jak są dwa kluczyki. No słucham! Ale nie krzycz. Weź wyłączy ten telefon. Kurwa. Ja zmieniłem numer. No to dobrze, no. Ja nie chcę twojego numeru i nie, mi nie podawaj. Ja wiem o tym. No. O, niech tu leżą kluczyki. Kluczyki niezgody. Czy zgody? Kluczyki zgody. Niezgody. Niezgody? Ale to są dwa kluczyki, to można podzielić po jednym. Halo, jedno drzwi od strzeczki. Halo! Aha, tak? Od drzwi od strzeczki. To musisz, halo! Musisz dorobić. Musisz dorobić. Co to nie stać? Pojedziemy gdzieś w Sinodal. Krzyśko. Miesz ile taki kluczyk dorobić? Kosztuje? Ile? Z trzy dychy. Co? A to immobilizer ma? Tak. Nie ma. Nie ma. Zwykły halo kluczyk, trzy dychy. No słucham! Co dać? Weź wyłączy ten telefon, kurwa. Ten numer. Spierdolę, elegancja towarzysz. Okay. No to, to co ty rozłączasz, no? Dobra. No, na no ten to... temat chciałem powiedzieć, że po prostu kupiłem samochód, bo miałem ochotę, bo mi nie chcę już taksówkami jeździć. Nie będziemy jeździć do baru, a byliśmy w barze, rybkę zjedliśmy. Przyjechaliśmy samochodem. Kto stawiał rybkę? No ja sobie, a on sobie. A co ty, Krzysiek, taki nieogolony dzisiaj? A co ty nieogolony? A? Ciebie pilny. A ja się ogolę. Wszystko ogolę, co tylko możliwe. Albo nie będę golił. Nogi też? Halo. A golę brwi jutro. Dzień nogi dobry. Też? Brwi i rzęsy. I nogi? Wszystko pierdolę. Dobra, cholera. I ręce. No to trzymajcie się, no. Cholera jasna. Słucham.